Raz jeszcze jesteśmy w punkcie obsługi kandydata, związanym oczywiście z trwającą rekrutacją na studia. Teraz opowiemy Wam o tym, co dziać się będzie po 13 sierpnia, czyli po zamknięciu internetowej rejestracji kandydatów, właśnie o czym powinni pamiętać, do kiedy czekać na wyniki na przykład kandydaci. Tak jak wspomniałem wcześniej, 13 sierpnia zamykamy system, prace rozpoczynają komisje rekrutacyjne, one sprawdzą poprawność rejestracji, sprawdzą wszystkie formalności, które są potrzebne w uczelni i 19 sierpnia ogłoszą listy osób zakwalifikowanych na studia. Wtedy zachęcamy do zajrzenia do systemu. Tam w polu wyniki kwalifikacji pojawią się komunikaty kwalifikacyjne. Wszystkim oczywiście życzymy komunikatu zakwalifikowany na studia, bo to oznacza, że ta osoba otrzymała propozycję przyjęcia na studia w uniwersytecie. Co wtedy? Wtedy należy nam dostarczyć niewiele dokumentów, które potwierdzą zamiar podjęcia studiów, niemniej jednak te dokumenty będą warunkować to, że osoba zakwalifikowana na studia zostanie na te studia przyjęta. Te dokumenty to wydrukowany z systemu formularz przyjęcia na studia, który trzeba własnoręcznie podpisać. Potrzebujemy także zdjęcia dopisanego na odwrocie imieniem i nazwiskiem, żebyśmy mogli zidentyfikować osobę. Potrzebujemy kopii świadectwa dojrzałości i tu może być największy problem z uwagi na stan epidemii. Prosimy, żeby te dokumenty do nas dostarczyć pocztą w miarę możliwości. Świadectwo dojrzałości powinno być poświadczone za zgodność oryginału przez notariusza na zewnątrz. Oczywiście punkt obsługi kandydata będzie pracował w tym czasie potwierdzania i to można zrobić u nas, niemniej jednak zachęcamy, żeby dokumenty do nas przysyłać pocztą bądź kurierem. No właśnie, kandydaci często mają tę nutę niepewności, czy jeśli prześlą, wszystko dotrze na czas, można to później jakoś potwierdzić, zadzwonić, zapytać, czy rzeczywiście to potwierdzenie dotarło tutaj na miejsce. To będzie wyświetlane w systemie. Tak jak wspomniałem, pierwszy komunikat dla kandydata to jest komunikat zakwalifikowany na studia. Jeżeli dokumenty do nas wpłyną i będą poprawne, ten komunikat w systemie internetowej rejestracji kandydatów zmieni się na przyjęty na studia. Czyli wiemy, że dokumenty do nas dotarły i spodziewamy się przesyłki pocztowej z uniwersytetu z dokumentami związanymi już ze studiami. Tam będzie informacja o przyjęciu na studia, będą informacje z wydziału dotyczące inauguracji roku akademickiego i wiele innych przydatnych informacji przed rozpoczęciem studiów. Czyli pamiętajmy o tym, żeby zaglądać do systemu i sprawdzać swój status. 19 ogłosimy listy osób zakwalifikowanych do studia. Czekamy na potwierdzenia do 27, ale prosimy nie zwlekać z potwierdzeniem, ponieważ w tym roku, no, tak jak wspomniałem, prosimy o przesłanie dokumentów pocztą. Chcielibyśmy, żeby wszyscy zdążyli, żeby dokumenty do nas dotarły na czas, także nie zwlekajmy, jeżeli chcemy podjąć studia w uniwersytecie, wyślijmy te dokumenty od razu. Są kierunki, na których na pewno jest dużo więcej kandydatów niż mamy przygotowanych miejsc i nie wszyscy zapewne potwierdzą w pierwszym etapie. Mamy taki dodatkowy termin, który nazywamy przesunięciem listy. To jest uzupełnienie limitów naboru. Wtedy osoby, które w pierwszym etapie ujrzą komunikat lista rezerwowa, powinny sprawdzić jeszcze raz swój status w systemie. Być może zmieni się na zakwalifikowane na studia i te osoby, które były dalej na liście kandydatów, miały trochę niższy wynik, znajdą się wśród osób zakwalifikowanych, będą mogły skorzystać z propozycji przyjęcia na studia. Na wszystkie potwierdzenia ostatecznie czekamy do 4 września. No to na koniec przypominamy raz jeszcze, irkuwm.edu.pl to jest to miejsce w internecie, gdzie możecie zarejestrować się. To ten pierwszy, najważniejszy krok. Do 13 sierpnia do godziny 15 czekamy na zgłoszenia. Naszym gościem był Paweł Łojewski z Biura do Spraw Studenckich. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszamy na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.